Kobieta, którą za chwilę Wam przedstawię, absolutnie urzekła mnie swoim talentem do malowania. Czy sztuka chrześcijańska w XXI wieku może przyciągać młodych ludzi do Boga? Koniecznie wysłuchajcie tej rozmowy z artystyczną duszą Pauliną Gawlik. Cześć Paulina. Cześć. Miło mi gościć Cię na moim kanale. Trafiłam na Twojego Instagrama, na którym między innymi pokazujesz swoje dzieła artystyczne, bo talent malarski masz niesamowity. To dosłownie zachwyca. Powiedz mi, jak to wszystko się u Ciebie zaczęło? Czy Ty od zawsze lubiłaś malować i czułaś, że masz właśnie taki talent gdzieś, no właśnie, jak to się potoczyło? Więc od najmłodszych lat maluję. I kochałam to, jakby kochałam malować, rysować i wszystko, co związane ze sztuką. Ale też zdarzały się na przykład takie momenty, że coś mi nie wychodziło i się zdenerwowałam, ale mimo wszystko jakby nie przestałam nigdy. Później w gimnazjum jakieś takie konkursy plastyczne, gdzieś tam byłam zapraszana, bo w szkole zauważyli, że maluję. Mama też zauważyła, więc zapisała mnie na zajęcia plastyczne, takie, które odbywały się raz w tygodniu. No i tam jakby się dalej szkoliłam i tak dalej. I marzyłam o szkole plastycznej wtedy, żeby pójść do liceum, do klasy plastycznej. Tylko udało się? Udało się. W ogóle to też jest ciekawe, bo w sumie zanim tam poszłam, to mi się nagle coś zmieniło i chciałam iść na biolchem. I dostałam się na biolchem, ale w innej szkole, nie tej, o której marzyłam, więc musiałam iść do szkoły plastycznej, gdzie najpierw chciałam. I tam znienawidziłam po prostu malowanie. Czemu? Ponieważ widziałam, jak ludzie reagują na artystów, jak sztuka jest postrzegana w ogóle, że to jest dla świrów. Że tak powiem. Ja się przyglądałam ludziom, którzy tam przychodzili i byłam zaskoczona. Co charakteryzowało tych ludzi właśnie? Na przykład takie ogniste leginsy i jakieś używki. I okay. Ja ogólnie pochodzę z małej wsi, więc dla mnie to był po prostu szok. Ja się trochę bałam tego, bo to było dla mnie nowe i starałam się odciąć od tego, bo nie chciałam być tak postrzegana też. Na klasę autystyczną mówili, artystyczną mówili klasa autystyczna, dlatego ja po prostu czułam się bardzo źle tam. Przestałam malować, rysować, taki hejt straszny na to. Nie robiłam nawet zadań na zajęcia, dostawałam jedynki za brak jakichś tam zadań, także katastrofa. I straszne lata, źle wspominam to liceum. No i później czas studiów. Poszłam co na się zarządzanie. Okay. Zarządzanie to jednak nie to, co chciałabym robić, do czego się nadaje, bo nie umiem zarządzać. I matma to nie jest coś dla mnie. No i moja przyjaciółka wtedy z liceum namówiła mnie na szkołę plastyczną, na Wydział Sztuk Pięknych, ponieważ to było coś, co potrafiłam, a że nie wiedziałam, co chcę robić w życiu, bo kompletnie w ogóle straciłam jakąkolwiek tożsamość w czasie liceum, więc poszłam na ten Wydział Sztuk Pięknych, tylko ze względu na to, że nie wiedziałam, co robić w życiu. I tam, na architekturze wnętrz, polubiłam malowanie i w tym czasie też się nawróciłam. I jestem okay. Właśnie teraz tutaj. Okej, okay, ale to jest też niesamowite, bo jak to opowiadasz, to widać, że no, twój talent był duży, jest duży i że jest też duża walka o takie rzeczy, nie? Mm-hmm. O to, że to jest twoją wartością, że to jest no, twoim obdarowaniem od Boga. Mm-hmm. Więc jakby było dużo takich pokus, które cię gdzieś odciągały, nie? A no, to no, jednak no, inny dokładnie. Kierunek liceum, a to jednak inny kierunek mm-hmm. studiów, ale jakby finalnie i tak doszło do tego punktu, że malujesz. Dokładnie. Ja ogólnie w sierpniu, jak zaczęłam już tak malować na pełen etat dla Boga, usiadłam sobie i tak zaczęłam się zastanawiać w ogóle na tym też chwilę przed, jak podjęłam decyzję, że chcę to już robić, tylko to dla Niego.
zaczęłam się zastanawiać, czy to naprawdę jest to i tak dalej. I jak patrzyłam w całą przeszłość, całe moje życie, to widziałam, że to jakby malowanie było od początku i jest jakby cały czas Bóg mnie prowadził, żebym była w tym miejscu i żebym w końcu malowała, więc dla mnie to już było oczywiste. I otworzyły mi się oczy w ogóle na to kompletnie, bo jak byłam świadoma już działania złego, to zaczęłam sobie myśleć, jeny, faktycznie on mnie odciągał od tego tutaj i tutaj. I z czegoś, co było kiedyś przyjemne i robił coś, co znienawidziłam. I kiedy ma się wiedzę na temat tego, jak działa zły, chociaż taką małą, i ma się relację z Bogiem, to się czuje po prostu czasami, często, tak, co jest dobre, co jest złe. I ja się czuję dobrze i czuję, że to jest dobre, to malowanie. I więc mówię, no dobra, Boże, lecimy z tym. Tak jest, Boże, lecimy z tym, bo Twoje rysunki i wszystko to, co tworzysz w sztuce, no jest w dużej mierze powiązane z Bogiem, w ogóle z chrześcijaństwem, aha, ze sztuką chrześcijańską. Czy tak było od zawsze? Właśnie, czy gdzieś też kręciły Cię takie właśnie rysunki sakralne, nie wiem, albo nie, coś no, w tym kompletnie stylu? Ja jakby nawróciłam się tak 4-5 lat temu. No to jak wcześniej malowałam, to były jakieś tam abstrakcje w jakichś momentach, gdzie jeszcze chciałam, gdzie lubiłam, albo gdzie chciałam sobie zarobić trochę, no to na pewno nie było nic związanego z Jezusem. Przed tym, jak podjęłam decyzję, to ja w ogóle nie byłam świadoma, że malowanie może być formą uwielbienia. Ja nie wyobrażam sobie tego, nie widziałam sensu w ogóle też w malowaniu takich chrześcijańskich obrazów. Jak gdzieś tam widziałam na Instagramie, że ktoś coś tam wrzucał, no okej, ale ja nie widzę tego dla siebie i nie robiłam tego wcześniej, z wyjątkami, gdzie ktoś chciał na przykład Jezusa na prezent dla kogoś na urodziny. Właśnie, co było takim punktem przełomowym, kiedy pierwszy raz narysowałaś coś, co było związane właśnie z Bogiem, z duchowością? To był moment, jak byłam już we wspólnocie i poproszono mnie o namalowanie właśnie obrazu takiego małego na prezent na urodziny. Ktoś tam dostał jakieś słowo, bo się tam dziewczyny modliły i ja miałam coś namalować właśnie związanego z tym słowem i dostałam jeszcze albo lwica, albo baletnica i mówię, no dobra, no to siadamy i malujemy, bo tam ktoś potrzebował i bardzo chciał, żebym to namalowała, no, mówię, no to ja w ogóle nie byłam asertywna kiedyś, nie potrafiłam odmawiać, także ja mówię, no dobra, no to namaluję. I się okazało, ja w ogóle też w tym momencie myślę, że to jest wszystko dzięki Duchowi Świętemu, bo ja nie byłam jeszcze wtedy tak bardzo świadoma działania Ducha Świętego. Ja byłam nawrócona, ale to było takie zakochanie się w Jezusie i poznawanie Go dopiero. I na przykład podczas malowania tego obrazu ja włączyłam sobie uwielbienie i ja siedziałam i ja wiedziałam, że nie mogę wtedy robić nic poza przebywaniem w obecności Ducha Świętego. Ja nie wiem, jakby skąd mi się to wzięło, po prostu tak czułam w sercu, że to jest teraz czas w ogóle dla Boga, mimo że maluję nie dla Niego tak normalnie, tylko dla jakiejś tam osoby. I że ja po prostu muszę jakby w pełni taką otoczkę sobie stworzyć nagle takiego czasu dla Niego tylko. I nawet moje myśli, to co mówię, że mam się modlić, poczytać w ogóle ten fragment też kilka razy, za tą osobę się pomodlić. I gdy ta osoba już dostała ten obraz w prezencie, to w ogóle była zachwycona, powiedziała, że to dotyka ją tak mocno. Ja później zostałam zaproszona na taką małą rozmowę przy kawie, bo po prostu cała lista było, kolory, jakie mają znaczenie, to ile jest tych jakby tych lwiątek, to ja po prostu byłam w szoku, ile i jak poruszało to serce i ile było ważnych rzeczy dla tej osoby. I ja doświadczyłam czegoś takiego i to odłożyłam, bo nie wiedziałam jeszcze, że to jest to. To jeszcze nie czułam, że ja mam malować dla Boga, ale to było takie pierwsze doświadczenie, pierwszy obraz. No. To jest niesamowite, że Bóg też porusza się w tych przestrzeniach artystycznych. Aha, tak. I to tak namacalnie, nie? Że dokładnie. Ty po prostu przebywasz w Bożej obecności, słuchasz uwielbienia, czytasz ten fragment i po prostu, nie wiem, pojawia się gdzieś w Twojej głowie, przypuszczam, taka aha, wizja tego obrazu, nie? Że ta całość powstaje i dla kogoś ma to niesamowite znaczenie prorocze, znaczenie duchowe.
Gdzie dla ciebie pewnie to jest po prostu obraz, nie? Który gdzieś tam tak, malowałaś. Też. Ja mam też taką wyobraźnię, że jak ja się modlę, to często mam jakieś obrazy gdzieś tam w głowie, że widzę jakieś rzeczy. Ja często też nie potrafiłam tego rozpoznać, że to jest od Boga. Dla mnie to było takie po prostu naturalne, bo jak się maluje, to często się ma coś tam w głowie, jakieś obrazy i tak dalej. I dlatego to jest takie na porządku dziennym u mnie czasami. I ja jestem zachwycona, że ludzie tak to odbierają i że czują w ogóle obecność Ducha Świętego w tych obrazach, że porusza jakby, to jest niesamowite. Czasami aż brak słów, jak ja słucham świadectw osób, które i zdarza ci się tak właśnie, że ktoś do ciebie napisze na przykład gdzieś w social mediach i powie, no Paulina, pomódl się na przykład za mnie w jakiejś intencji i namaluj mi na obrazie to, co Bóg do ciebie powie. No. Zdarza ci się tak? No, miałam już kilka obrazów, teraz maluję jeden też. Taki. Już długo, długo go maluję, ponieważ nie miałam wcześniej za dużo czasu, ale jest to jest coś też nowego, właśnie to jest krajobraz. Ja nie wiedziałam kompletnie, nie maluję takich rzeczy raczej. To jest w ogóle krajobraz gór i długo się jakby modliłam też o tą osobę, o to, co Bóg chce przekazać i tak dalej. I to jest niesamowite, że właśnie w momencie, kiedy ja po prostu siadam i mówię, dobra Boże, robimy to, to słowa po prostu spływają na mnie, że ja po prostu tylko siadam, wie, czekaj i zapisuję, bo sama tego nie zapamiętam. I mam właśnie jakiś obraz. Później ewentualnie wspomagam się Pinterestem, żeby jak czegoś nie potrafię, bo nie znam jakby takiego kształtów dokładnych, żeby się wzorować technicznie, tak no, to ewentualnie jakieś tam sobie pomagam, ale no głównie wszystko to, co widzę gdzieś tam w duszy, to przelewam na płótno. I też mi się teraz tak przypomina taki fragment ze słowa, może nie fragment, a bardziej historia. Chodzi o to, żeby nie zakopywać swoich talentów, aha, ale żeby je pomnażać i dosłownie to czuję w sercu, kiedy słucham ciebie. No, że miałam taki moment właśnie, że dostałam to słowo i tak mnie bardzo uderzało. I Bóg mi powiedział, że kiedyś właśnie je zakopałam i to jest teraz ten czas, kiedy my musimy go pomnażać. I więc mówię, dobra, idziemy w to na całość. I się trochę przestraszyłam, że tyle czasu straciłam. No bo faktycznie. Ale to też pokazuje, że bo czasami tak spotykam się z takimi rozmowami, nie wiem, tak to można określić, że ktoś mówi, no dobra, ja chcę coś robić dla Boga, chcę odnaleźć ten mój talent, to moje powołanie, ale jakby Bóg do mnie nie mówi, nie widzę tego i na tej zasadzie. No ale właśnie, tutaj czasami trzeba zrobić taki krok do przodu, spróbować, trochę zaryzykować, że Bóg w tym miejscu dopiero będzie działał. Tak. I to, co powiedziałaś, że w momencie, kiedy ty już masz ten fragment i mówisz, Boże, działamy, mam przed sobą płótno, to on nagle daje ci tyle słów, daje ci wizję i działa dokładnie. W tym miejscu, że tu nie chodzi o to, żebyśmy czekali biernie, nie? Aż się nauczymy malować, albo aż zaczniemy robić coś dla Boga, tylko żebyśmy wchodzili krok do przodu, nie? Dokładnie, ja w ogóle też miałam na przykład taki gorszy czas, gdzie jakoś tam się słabiej czułam i też na modlitwie jakoś, co tak myślałam, że ja muszę mieć jakieś takie kryteria modlenia się, że muszę się modlić dużo, być w relacji, wtedy ja mogę malować dla Boga. I miałam taki gorszy czas i bałam się usiąść do malowania, bo bałam się, że nie jestem wystarczająco tak blisko Niego. I to w ogóle było takie kłamstwo też, bo... To zły. Tak, to jest właśnie zły, bo w momencie, kiedy ja już tak w takiej bezradności siadałam w tej swojej pracowni i mówię, no to malujemy, bo czas mnie goni, to w ogóle właśnie wtedy on przychodził i to tak na maksa, że ja nie wiedziałam, co się dzieje i tak mnie poruszało to, że mimo tego, że on wie, że ja czasami upadam, to on nie rezygnuje ze mnie cały czas jest. Ja się bałam w ogóle, że w pewnym momencie, nie wiem, nie będę umiała malować, jak nie wiem, zgrzeszę za dużo, że coś mi się noga powinie, gdzie moje serce nie będzie wystarczająco dobre, że po prostu, że mi to zabierze. A to było takie kłamstwo, które gdzieś tam mi zły też przez lata jakoś formował patrzenie w ogóle na Boga. I to jest ważne, żeby serio Go poznać, bo wtedy nie upadamy w takich prostych rzeczach i łatwo jest w ogóle odejść od czegoś takiego. I myślę, że u mnie właśnie zły bardzo chciałby, żebym przestała malować. I ja się często łapię na to.
A to jest właśnie takie kłamstwo, że... Wiesz, tam gdzie jest duże namaszczenie, duże obdarowanie, jest też duża walka, więc nie możesz się dawać. Takie pytanie, które mam teraz w głowie. Jakbyś mogła za pomocą właśnie obrazu jakby zobrazować właśnie swoją relację z Bogiem, to co by się na takim obrazie znajdowało albo jakich kolorów byś użyła? Na pewno byłby czarny. Właśnie to jest bardzo ciekawe, że ty lubisz czarny kolor. Ale no właśnie, na pewno czarny od zawsze lubię, nie wiem czemu. Może dlatego, że wyszczupla. Może. Ale zawsze lubiłam czarne, na czarno się ubierać i tak dalej. I dla mnie to nie jest smutny kolor, ja go bardzo kocham. Ale jeżeli to miałby być obraz przedstawiający właśnie moją relację z Bogiem, to byłby na pewno czarny i duży. I na gdzieś tam na środku byłabym ja w świetle Chrystusa, gdzieś tam w takiej intymności z Nim. No bo wtedy ja się czuję naprawdę z Bogiem, jak dużo czasu spędzam z Nim i w ciągu dnia nawet jakieś, gdy robię obiad, to z Nim rozmawiam i gdy, nie wiem, jestem gdzieś ze znajomymi, to On też jest ze mną. I właśnie to i najważniejsze, czyli zamykanie się sam na sam z Nim. I odpalenie świecy i siedzenie po prostu w Bożej obecności. To ma zupełnie inny wymiar. Tak. Wiem, o czym mówisz. No. I jeszcze, Paulina, chciałabym zapytać, czy w takim razie takie twoje postrzeganie Boga było takie od zawsze, czy gdzie był ten punkt taki zmienny, że ty jednak postanowiłaś spędzać tyle czasu z Bogiem na modlitwie i budować z Nim taką świadomą relację? Ja na przykład... Kiedyś miałam zupełnie inne postrzeganie Boga i dlatego, że wzorowałam to na moim tacie, bo Bóg jest naszym jakby ojcem. Więc ja w ten sposób myślałam. Mój tata był taki, że jak chodziłam do podstawówki i mówiłam, że dostałam piątkę, to było czemu nie sześć? I to było, dla niego to była jakby motywacja dla mnie. Ale ja się nauczyłam czegoś takiego, że faktycznie muszę lepsza, żeby coś zdobyć, jakby jakieś uznanie, nie wiem, miłość. Ja sobie tak to wykształciłam i nie byłam kompletnie tego świadoma, dopóki właśnie na rekolekcjach Bóg mi tego nie powiedział, że właśnie ja tak patrzę, że ja próbuję cały czas zdobyć Go. Czy coś udowodnić. Udowodnić, że ja mogę więcej i mogę coś lepiej. Co z głupotą, teraz już wiem to kompletnie, bo on jakby taki nie jest, nie wymaga ode mnie wiadomo czego. Ja już jakby chciałam być coraz bliżej Boga i zaczęłam oddawać Mu po prostu wszystko, co jest jakieś tam z mojego życia, jakieś problemy, decyzje, tak samo właśnie to malowanie, wszystko jakby poświęciłam dla Niego i w pewnym momencie to już mi się skończyły rzeczy do oddawania. I sobie zaczęłam wymyślać, co jeszcze muszę oddać Mu. I to w ogóle było... Abstrakcja. Abstrakcja i ja wtedy upadałam strasznie, bo już nie byłam sama w stanie przekroczyć jakiejś granicy. Typu, nie wiem, jak... Na przykład, myślałam, że ja muszę iść do zakonu. Naprawdę, a gdzie kompletnie tego nie czuję i szanuję wszystkie zakonnice, ale ja kompletnie tego w sercu nie mam. I wiem, że to by tylko... Z moimi obrazami raczej to by się nawet nie współgrało na ten moment na pewno i nie czuję tego powołania, a ubzdrałam sobie, że muszę, także no. Paulina, a ile Ci schodzi nad tym, żeby w ogóle taki obraz stworzyć, wracając do malowania? Taki większy, taki jak lubię, taki właśnie 100x70, taki klasyczek to jest, coś może jak ten. Jak mówię, Jezus z tyłu. Dokładnie. Swoją drogą chciałam, żeby Paulina zaprezentowała swój obraz, ale dlatego, że przyjechała aż z Torunia i to, jak się dowiedziałam, jest aż 3 godziny drogi od Warszawy, no to nie miała jak zabrać swojego obrazu, a jak wspomniała, no lubi same duże. Tak. Nie udało się tym razem. No, ale no taki obraz to jest jak pełen etat w pracy, czyli tak 140-160 godzin, bo ja maluję farbami olejnymi, więc to zajmuje. Na przykład trzeba zrobić warstwę podkładową, jakiś szkic nanieść, jak już nanoszę pierwszą warstwę, na przykład jak maluję Jezusa, no to zaczynam od jakiegoś podstawowego koloru, jakieś barwy skóry i tak dalej. I to mi schnie dzień, dwa lub dłużej, zależy też
od temperatury w sumie w pracowni, jaką sobie tam ustawię, tak naprawdę, od warunków. No i później kolejna warstwa, jakieś dłubanie, jak są jakieś detale takie typu oczy, no to ja bardzo uwielbiam w ogóle rysować i malować oczy, więc to też lubię tam dłubać i czasami jak coś nie wyjdzie, jak na mokro jeszcze coś namaluję, to wtedy zmazuję, znaczy ściągam tą warstwę i od nowa, także to czasami po prostu zajmuje długo, czasami nawet więcej niż 160 godzin. I co potem z tymi obrazami robisz? Sprzedajesz je? Można je gdzieś zakupić? No. Można jakby napisać na Instagramie bądź na Facebooku i maluję na zamówienie. W sensie coś, jak ktoś ma jakiś obraz, który bardzo go porusza i chciałby mieć taki w domu bądź podobny, no to wtedy mogę jakby taki namalować. Albo najciekawsze to właśnie malowanie prorocze, czyli jak ktoś prosi o modlitwę i chciałbym mieć jakiś obraz, dostać od Boga coś, może jakieś słowo, to właśnie wtedy maluję. I wtedy nie wiem, co wyjdzie i jaki rozmiar, mniej więcej rozmiar czasami niektórzy mówią, a czasami po prostu, że do jaki Bóg powie. Także, Okej, no to czyli jak ktoś chce zakupić, to jest taka możliwość, a co jakby ktoś chciał spróbować też takiego malunku dla Jezusa, dla Boga, to w ogóle od czego zacząć? Czy wystarczy jednak ta kartka papieru i, nie wiem, długopis, ołówek, czy, nie wiem, potrzebne jest coś więcej? No jak ja zaczynałam malować, to malowałam na kartce, także myślę, że to jest dobry początek, bo kartki są tanie, można po prostu sobie no, próbować bardzo dużo na nich. W zależności w sumie od farby, bo olejnymi na papierze tak średnio się maluje. Ale nawet na jakieś najtańsze farby, najtańsze kartki, kartka i ołówek i uczenie się po prostu gdzieś tam rysowania tak dla siebie też, żeby technicznie lepiej, bo to jest większa przyjemność też. Ale nie trzeba mieć talentu kompletnie, moim zdaniem. To jest, bo to płynie z serca. Jeżeli to jest dla Boga, no to nie idzie ode mnie. Ja tak dostałam... Czasem chodzi o symbolikę, nie? No, to dokładnie. Też jest... Jakby ja to dostałam, ten talent, i to jest coś, co, jak mówiłaś, mam pomnażać, nie? Ale ktoś może mieć pragnienie, ale może nie mieć, jego zdaniem, talentu jakoś wielkiego do tego, ale to może być coś, co dla Boga będzie tak miłe, jeżeli ktoś będzie z nim spędzał czas 5 godzin malując coś, ale przy tym modląc się, śpiewając, tańcząc, nie wiem, przy tym obrazie. I dla Boga to będzie piękne, myślę. Że to nie trzeba malować, żeby obrazy sprzedawać, żeby proroczo malować, tylko chodzi o ten czas i przestrzeń, jaką dajemy Bogu na działanie. Właśnie, masz całkowitą rację, że tu chodzi o Bożą też taką właśnie obecność, ale też właśnie to, że Bóg się potrafi posługiwać dziełem, które nie jest jakby górnolotne, jeśli chodzi o, powiedzmy, tą jakość czy talent, ale właśnie, że ta symbolika często jest istotna. I właśnie pamiętam, jak na jednych rekolekcjach, gdzie było zlokalizowanych masę ludzi, było coś takiego, że właśnie podczas uwielbienia była możliwość malowania proroczego, i jedna osoba właśnie narysowała kobietę ubraną na czerwono. Rozmawiałyśmy o tym właśnie przed nagraniami. Kobietę ubraną na czerwono i miała konkretną historię, o co chodzi z tą kobietą. No i później wyszła na sam środek i opowiedziała tą historię, co Bóg jej pokazał podczas uwielbienia i co ona poczuła, że ma narysować na tym obrazie. I okazało się, że na setki osób obecnych na tych rekolekcjach jedna kobieta miała czerwoną sukienkę i utożsamiała się z tą historią. I może ten obraz nie był jakiś tam właśnie, nie wiem, namalowany farbami olejnymi i wiesz, cały ten design, ale właśnie chodziło o przesłanie, o symbolikę, o to, że Bóg zna serce tej osoby, a posłużył się akurat rysunkiem proroczym. No, myślę, że to jest coś, do czego naprawdę warto zachęcać też innych ludzi. Dokładnie. Tym bardziej, że tak jak wspomniałaś, nie trzeba mieć nie wiadomo ile, nie? Czasami wystarczy kartka długopis, kartka ołówek i po prostu Boża obecność. I tyle. I Boża obecność, super. Paulina, a jak to jest z Twoim rozwojem duchowym? Bo wspomniałaś, że często modlisz się przed narysowaniem takiego obrazu, ale czy też wzrastasz duchowo w jakiejś wspólnocie albo, nie wiem, w jakiejś społeczności? Tak, ja należę do wspólnoty pod Toruniem, do Góry Błogosławieństw i razem ze znajomymi też, jak już pewnie znasz, Światło w Mieście, gdzieś tam działamy i to jest taka inicjatywa ewangelizacyjna,
mega błogosławieństwo dla mnie też, że mogę też poznawać ludzi i w ogóle też świat chrześcijański dzięki takim miejscom. Ja nawracając się też od razu w sumie przyszłam do wspólnoty, więc to było takie miejsce, gdzie poznawałam Boga i patrząc na ludzi, jak w ogóle kochają Go i co robią dla Boga, ja byłam w szoku też, że można tak żyć, że ludzie w ogóle mają dobre serce. Bo wcześniej, jakby przed nawróceniem, to nie doświadczałam zbyt wielu takich osób. Także no. I tak jak wspomniałaś, właśnie Twoja wspólnota czy światło w mieście zrzesza głównie osoby młode, tak. Co jest ciekawe. No. I jak myślisz, czy taka właśnie też sztuka chrześcijańska przyciąga młodych ludzi do Jezusa? I jak myślisz, jaka sztuka dokładnie? Myślę, że sztuka jak najbardziej, bo to jest też trochę rozrywka. I to jest taka zabawa, więc to nie są takie bardzo poważne rzeczy, jak załóżmy msze święte. Jakby to jest takie coś, co jak kochamy Boga i jesteśmy już nawróceni, to robimy dla Niego też. A właśnie przez sztukę my możemy wychodzić do młodych jako z własnej inicjatywy, nie takiej jak już mamy, o Boże. To jest coś, co jakby jest nowe też, uwielbienie. Kiedyś tego nie było, ja nawet nie było takie popularne, ja nie znałam, nawet nie słyszałam nigdy o tym. Ale to jest sztuka, bo to jest muzyka i tak samo... Teraz jest dużo grafik, różnego rodzaju dokładnie. Abstrakcji, nie? Dużo moich znajomych właśnie zajmuje się grafiką. Też filmy chrześcijańskie, to jakby coraz częściej się pojawia. I właśnie to się pojawia w mediach i dzięki temu właśnie myślę, że młodzi widzą to wszystko, bo w mediach wcześniej też jakby, no, msza w mediach to nie jest też coś, co przyciągnie młodzież, a jakieś, jak ktoś śpiewa uwielbienie, pisze pieśni dla Boga, maluje dla Boga, tworzy grafiki, cokolwiek tworzy i gdzieś tam wkłada w to serce i swoją wiarę, to przyciąga i to też jest... To nie jest takie sztuczne i to jest żywe, bo w tym jest żywy Bóg i to jest chyba najpiękniejsze, że jak my robimy coś, cokolwiek i jest w tym Bóg, bo jest w nas, więc wylewa się po prostu z nas ten Duch Święty na to, co robimy, no to tak czy siak będzie zarażać innych po prostu wokół, moim zdaniem. Tak, no. Tak. I to, co mi się gdzieś tam pojawia w głowie, to, że ogólnie w Biblii nie czytamy, że Bóg był, w znaczeniu ja byłem, czy ja będę i się skończyłem, już mnie nie ma, tylko że ja jestem. On jest obecny w tych czasach, w których jesteśmy, nawet jeżeli, no nie wiem, teraz kultura się zmienia, sztuka idzie do przodu, technologia się rozwija, to jakby Jezus chce też być obecny w tym miejscu. A my często myślimy, że to jest coś takiego zamierzchłego, odległego. W ogóle też myślimy, że Bóg jest, znaczy się tak, nie w naszym świecie już takim, gdzie jesteśmy we wspólnotach, ale w świecie chrześcijan jest coś takiego, że Bóg jest w kościele. A na przykład ja też tak myślałam, a nie byłam świadoma, że Bóg jest, może być w moim sercu, we mnie po prostu. Wszędzie, mieszkanie gdzieś tutaj. No i w ludziach. I to jest przepiękne i niesamowite. No. Super. Dzięki, Paulina, w takim razie za tą rozmowę. Wow, jakby. Ja też bardzo dziękuję. Czuję się taka bardzo zainspirowana tym, co robisz, i jakby też czuję, że. To naprawdę tak wypływa z głębi Twojego serca i swojej relacji z Bogiem. Zresztą widać to na tych obrazach, które mam nadzieję, że Wy, moi drodzy, zobaczycie. Podlinkuję Wam oczywiście jakieś tam linki do Instagrama. Nie wiem, do czego jeszcze mogę, ale to pewnie Paulina da mi znać, abyście zapoznali się z tym, co maluje, jak maluje. Może ktoś z Was poprosi Paulina o obraz proroczy. Myślę, zapraszam. Że Paulina chętnie tutaj podzieli się swoim talentem. I do zobaczenia w kolejnym filmie w piątek o 18:30. Do zobaczenia.